Systemem zarządzania jakością jest taki problem, że wiele firm w Polsce posiada system zarządzania jakością ISO 9001. Problem w tym, że system oparty na ISO 9001 tak naprawdę nie jest systemem zarządzania jakością, a systemem zarządzania organizacją z uwzględnieniem aspektów jakościowych. Dlatego jeżeli ktoś analizuje system zarządzania jakością, to trzeba się zastanowić, czy mówimy o podejściu systemowym i wycinamy tylko samą jakość z naszej organizacji, czy też mówimy o po prostu całym systemie zarządzania organizacją i mówimy wtedy o wszystkim. Bo jeżeli ktoś zerknął kiedyś do na przykład księgi jakości, czy procesów związanych właśnie z systemem zarządzania jakością, to duże prawdopodobieństwo, że znalazł tam i ocenę dostawców, i sprzedaż, i kontrolę jakości, i jeszcze mnóstwo innych rzeczy związanych na przykład z zarządzaniem personelem. Tak naprawdę, jak już wiemy, te procesy należą do innych systemów, dlatego w tym przykładzie, który dzisiaj będziemy omawiać, ograniczyłem się tylko i wyłącznie do tego, co jest ściśle związane z systemem zarządzania jakością, a nie z innymi systemami. Jak już wiemy, jest ścisłe powiązanie pomiędzy wszystkimi systemami tak naprawdę, a systemem zarządzania jakością. Zaczynamy od kreowania polityki jakości. Polityka jakości jest kreowana na bazie strategii firmy, więc jeżeli firma stwierdzi, że chce produkować produkty wysokiej jakości, no to taka będzie polityka jakości. A jeżeli stwierdzi, że chce produkować produkty niskiej jakości, ale jednocześnie niskiej cenie, no to przyjmie inną politykę jakości. I jedna i druga będzie prawidłowa z punktu widzenia systemu zarządzania jakością, bylebyśmy osiągali te efekty, które sobie zamierzyliśmy. Kolejnym krokiem jest implementacja tej polityki jakości. I tutaj system zarządzania jakością będzie wpływał na wszystkie inne systemy zarządzania poprzez wpływ na przykład na politykę szkoleń, poprzez wpływ na politykę zaopatrzenia, na kwestie związane z jakością wyposażenia, utrzymania ruchu itd., itd. Więc mamy tutaj znowu system, który podobnie jak system zarządzania strategicznego wywiera wpływ na wszystkie inne podsystemy w organizacji. Mamy też narzędzia, które służą monitorowaniu tej jakości w organizacji. Jednym z narzędzi jest audyt wewnętrzny, a drugim jest przegląd systemu zarządzania. Audyt wewnętrzny służy monitorowaniu poszczególnych podsystemów i procesów i sprawdzaniu, na ile one spełniają wymagania, które zostały postawione. Przegląd systemu zarządzania jest okresowym spotkaniem kierownictwa, które ma dostarczyć informacji o tym, co się udało zrobić, czego się nie udało zrobić i ma służyć też wskazywaniu nowych kierunków, nowych celów, nowych decyzji. Dalej mamy kolejne dwa narzędzia. Jednym jest nadzór nad niezgodnościami. Niezgodność to jest niespełnienie wymagań, które zostały ustalone. A więc jeżeli pracownik popełnił błąd, kierownictwo popełniło błąd, być może procedura jest zła, system jest źle zorganizowany, to wtedy zdarzają się niezgodności. A więc nad tymi niezgodnościami musimy panować, musimy rozwiązywać problemy, które są przez nie generowane. I w końcu mamy działania korygujące i zapobiegawcze. Tutaj specjaliści od jakości zwrócą uwagę, że to troszkę nieaktualne, bo dzisiaj mamy zarządzanie ryzykiem. O tym zaraz powiem. W działaniach korygujących chodzi o to, aby nie tylko zlikwidować niezgodności, ale także zlikwidować przyczyny, dla których te niezgodności wystąpiły. Jak już wspomniałem, zamiast działań zapobiegawczych we współczesnych systemach zarządzania jakością ISO 9001 mamy zarządzanie ryzykiem. Specjalnie tego nie zmieniłem, ponieważ tak naprawdę zarządzanie ryzykiem jest oddzielnym podsystemem w organizacji. Więc powinienem w zasadzie poświęcić oddzielny odcinek, ale tak naprawdę o zarządzaniu ryzykiem są już dwa odcinki na tym kanale. Także zachęcam Was do zerknięcia. Tam opisałem, jak zarządzanie ryzykiem na bazie normy ISO 31000 może być realizowane. Tam to pisałem w formie takiego uproszczonego procesu, ale w dużej firmie to będzie nawet całkiem złożony system. Także odsyłam do tamtych odcinków, znajdziecie je na moim kanale. Tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.